Dzień dobry, witam w ostatnim odcinku z Felsbruna. Tak, to już jest, stało się prawdą. To nie jest fałsz, to nie jest bait, to jest prawda. To jest ostatni odcinek z Felsbruna. Ale zanim Felsbrun, zanim wam pokażę, patrzcie ile jest soi. 1 245 000. 1 275 000 soi do wywiezienia dzisiaj. Teraz, w tym momencie, wywozimy to. Na wszystkie zestawy, jak się da. Dobra, soja, soja. A ja miałem kursor skopiować i dobra. I puszczam już tutaj moich cosplay. Niech oni sobie to włożą. A ja na początek wywiozę sobie... Na początek wywiozę sobie kurs ze sianem zrobię. I drugi kurs sobie zrobię z słomą. Tutaj już wszystko jest po miniaturkę było zrobione. Tu już miniaturka jest zrobiona ostatnia, więc dlatego już wszystko jest wywożone. A cena za soję zaraz wam pokażę. A czemu nie skopiowało mi kursu? A, bo ja nie klikłem, dobra. Skania się blokuje. A, bo ten, bo się jeszcze ta sypie. Daw się jeszcze sypie ciężarówka. Więc dobra, oni się. To będzie tylko skryty moment wyskakiwał. Dopóki oni się nie nasypią wszyscy. Cztery duże przyczepy są, są. Zaraz jeszcze tą moją małą sobie ogarnę. Może jeszcze teraz sobie ogarnę do tej mojej 17. Dobra, żeby jak najszybciej to wywieźć, ładowanie soja, kurs, obojętnie w sumie od kogo skopiuję, bo to każdy ma ten sam kurs. Tylko pierwszy oczywiście duże przyczepy muszę wywieźć, wypuścić. Aksel jest tutaj trochę rozwalony, ale to tam wrąbane. To wszystko było ładnie tutaj pod miniaturkę ustawione, dlatego... Dobra, jest ciężarówka, więc pierwszy 80 ton już pojechało. Więc teraz jak już oni się pierwszy kurs jak się nasypie, to ja wam powiem, że już będzie szło, nie? Dobra, wszędzie jest soja ustawiona, bo ja to chyba wcześniej na trzy odcinki ustawiałem. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Fenda zaraz będę używał, więc wezmę sobie... A, żeby na ten ostatni raz, niech sobie Steyer coś porobi. Bo na ostatnie odcinki to tylko w sumie stał. Tylko na ostatnim odcinku, jak było to wielkie wapnowanie, ostatni to on jeździł z wapniarką. A tak to on w sumie stał ostatnie sezony. On tylko z wapniarką stał przyczepiony i nic więcej nie robił. Więc nie chociaż sobie z tą jedną małą przyczepką pojeździ. Zawsze to 17 ton będzie więcej, nie? Rzepak, słoneczniki, soja. W teorii mogę w sumie wypożyczyć jakąś przyczepę do moich tych ciągników jeszcze. Bo ile mam się tej soi? W sumie jeszcze milion, nie? A dopiero ten wyjechał, dobra. Ej, to nie będzie tak wolno szło, bo myślałem, że to wolniej by wolniej szło, ale to jednak chyba szybko by nie szło. Ja muszę zobaczyć, gdzie jest moja już ciężarówka jedna. A, ona już jest krótka. To szybko będzie szło. Muszę zobaczyć, ile tak jedno kółko, bo było 0 minut. A ja zobaczę, kiedy DAF wróci. Jak DAF wróci, to będę wiedział, bo to będzie około 6 minut jedno kółko. A oni na raz biorą 300, ponad 300 ton. Zostało jeszcze milion... Milion. Znaczy tysiąc ton. Nie, właśnie nie wiem. Czy tysiąc ton, czy milion ton. Nie wiem w sumie. Ale wie to o co chodzi. No widzicie, już jest 999 ton. Znaczy no jeszcze nie ma, ale dobra już. Teraz jest 990 ton jeszcze. No. No dobra, ja się tu sypię, ten też się będzie sypał. Więc w sumie no nie wiem. No, widzicie, 6 milionów jest na koncie, a jeszcze nie zacząłem sprzedawać, a już mam 6 milionów na koncie. A, musisz iść, że on gdzieś przyzwoił. No, krawężnik. Dobra, bo zaraz skania będzie, no to już teraz będą jajca. Ciekawe, czy skan się tu wyrobi. Skan się powinna wyrobić. Ale no nie wiem, no bo to jest ciężarówka, więc... Nie wiem, zobaczymy. No, zastanawiam się, czy wypożyczyć sobie do... W sumie jeszcze jedną przyczepę, czy nie? Bo ja zabrałem... Czekaj, ile? 900... 400 ton naraz zabraliśmy. 400 ton naraz, no to... Jeszcze 2,5 kursa takiego, nie? No dobra, a skanie się wyrobiła, to tylko to nie ma jakiś problem. 100... O, 100 tysięcy za przyczepę, no zarąbiście.
Przez te pieniądze to są takie bardziej pod ten, pod zakończenie, nie? Żeby ile zobaczyć, ile już ogólnie. A tak ogólnie to w sumie mogę już powoli. Ja będę zaraz woził zboże, ale tak wyglądają moje landy ostatnie. Ostatnie rzut na landy. Albo nie, na pola na końcu sobie sprzedamy. Pola sobie na końcu sprzedam, żeby zobaczyć tak wisienka na torcie, żeby zobaczyć ile z tych kuli idzie wyciągnąć. Wiem, że za ósemkę, za szóstkę jest 800 tysięcy już, więc... Więc ładnie idzie tutaj naciągnąć kasy. No i kolejne 100 tysięcy. Dobra, ten już pojechał ciężarówką, więc... Teraz postaję sobie na torach. I tak samo mogę już powiedzieć, że godzin mam 270... 280 prawie. No w sumie po tym odcinku może być... Nie będzie, bo będzie pół godziny. To będzie... Ale zakrągę do 280, nie? No bo będzie, jak tam będzie brakować 15 minut, no to sobie to po prostu zaokrągę do równej liczby i 280 godzin i fight był zakończony. Na poziomie trudnym. No i tak naprawdę to rozwój przyszedł od tego czasu, jak postawiłem ten pierwszy panel. No tak naprawdę wszystko się zaczęło od tego, jak postawiłem ten pierwszy panel. Ten słoneczny panel, jak pierwszy postawiłem, to wtedy już zacząłem na kredyt zarabiać. Jak już zacząłem na kredyt zarabiać i tam lekki profit był na plus, to nie był duży profit wtedy, bo to było około 5000 na plus. No ale wiadomo, zawsze te 5000 na plus zawsze było dziennie do przodu. Dobra, bo tak tu kurde biegam koło tych moich ciągników, bo ja chcę zobaczyć, czy oni się tutaj wyrobią, czy nie będzie monitów jakiś, nie? No i dobra, można powiedzieć, że ten DAW dojechał. O, 7 minut, no to w sumie jakby nie zarył. No to myślę, że ta 6 minut jest w zasięgu, nie? Czyli 6, to mamy jeszcze 12, jakieś 18 minut i będzie wszystko sprzedane. A co tu? O, tu już CR przyjechał, o dobra. Nie, no teraz trochę lepiej będzie, bo tutaj kania już jedzie, ten się już nasypuje, więc teraz to się trochę wszystko rozciągnie w czasie, nie będą się blokować. No tutaj wiadomo, że ten pierwszy kurs, tutaj to oni się będą blokować, ten. Ale myślałem, żeby wyłożyć jakąś przyczepę, taką 60 ton. Jaką w sumie jak ma chyba... Jak ma mój Masej, ale... Czy to jest sens wypożyczyć przyczepę? Nie wiem, chyba nie ma sensu. Albo tą 79 ton od razu wypożyczyć. No ale czy to jest sens wypożyczyć przyczepę na te... Nie ma chyba sensu wypożyczyć. Więc chyba zostawię tak, jak jest i tyle. O, ale tego zestawu... nie widziałem od początku serii tego zestawu, nie? Ja już tego zestawu nie pamiętam, kiedy on w ogóle zboże odwoził. Już trochę czasu minęło, zanim ten zestaw odwoził. No, na początku serii odwoził na pewno. Ten albo Fend, obojętnie. Dobra, tak wracając do Fenda, to ja jadę sprzedać sobie siano, a później słomy. Albo odwrotnie. W sumie to obojętnie, w jakiej konfiguracji. Dobra, ale widzę, że skania się ładuje. Czy się nie ładuje? Ładuje, dobra. 8 ton już załadowała. Dobra, skania się ładuje, a Dafik już pojechał, więc zarąbiście. No tutaj jest wszystko już ustawione, widać, nawet kombajny wszystkie stoją. A czemu ten zbiornik się rozkłada, ty? Przecież ja go złożyłem ostatnio. A, bo ja header złożyłem. Nie chodziło mi o gendera akurat, tylko o klasa mi chodziło. Czemu ten zbiornik się rozkłada, skoro ja go przed wyjściem z gry złożyłem? Nie wiem. Podejrzana sprawa. Nie wiem, co tu się dzieje, dobra. Dobra, pojadę w sumie z tym sianem pierw. A, bo tu tylko 20 by można wziąć, serio. No dobra, jak można tylko 20, to 20. I zrobię tak. O, siewnik. Może te dwie belki wyciągnąć? Może, dobra. Co jest z tą myszką? Czemu tylko jedną? Ja chcę dwie. Teraz pytanie, czy to mi na przyczepę wskakuje, czy do tego? A na przyczepę wskakuje, dobra.
No i dobra, jadę z tym cianem, bo tu jest 22 kostki. Tutaj by chciał jeszcze te kostki się zadawać. O, dobra. Akcent jest zablokowany? Gdzie? A, bo akcent już chyba tutaj jest. Dobra, jadę na skup. Ostatni raz w sumie Fendem jadę. No bo Sven zaraz... A może już powoli będę woził maszyny na skup? Chyba już będę powoli sprzedawał, oni będą sobie dalej wozić. Bo ja nie chciałem zbyt tutaj sobie wozić na odcinku. Znaczy chciałem tam jeden kurs zrobić, ale jednak stwierdziłem, że chyba nie będę woził. Dobra. Ten się znowu ślizga, bo pewnie w tą latarnię przyzwonił, no jak? Muszę go znowu szybko odblokować, bo skania już jedzie. Jak już skania jedzie, to już wtedy jest... A, bo tu będzie... No to dobra. Szter się będzie blokował z tym, z Aksjonem, bo oni... Bo Szter się 3 razy szybciej wysypuje. Bo jest dużo mniejsza pojemność. Przyczepę oczywiście. No a wiadomo, że zanim on to opuści i odjedzie, no to praktycznie Szter już jest wysypany, nie? Więc oni jeden za drugim jadą. Więc tym lepiej jakby Szter przed Aksjonem, no ale, ale dobra. Jeden pies w sumie, bo... O, gdzie ta Aksjon jest pełny? I Szter, Aksjon dopiero wyjechał na asfalt, a Szter już wyrusza z tego, spod Sylosa, więc... No. Ciekawe, czy ja będę jechał za ciężarówką, czy ciężarówka przede mną wyjedzie. Dobra. Y... A nie, pierwszy pół. 23 tysiące? No, spoko wynik. Jeszcze słomy trzeba sprzedać, więc... Dobra, jadę. Dobra, przyspolę. Co mamuśka? Dobra. Dobra, przez pole musiałem go puścić, bo musiałem iść drzwi zamknąć, więc tak wyszło. Jak się wyrobię? Myślę, że tak. Jo. Dobra, jeszcze słomy i jadę już powoli zacznę to wywozić. O, widzicie, nawet dwa pługi, a te dwa pługi tylko w sumie raz użyłem. Chyba tylko raz. Nie pamiętam, czy w ogóle miałem orkę. Znaczy, orkę jakąś miałem, ale czy na dwa pługi? Bo ja nie wiem... Nie wiem w ogóle, jak ten drugi pług się znalazł. Nie pamiętam. Ale na pewno bardzo mało ten drugi pług ma zrobione. W sumie farę mam do gospodarki nie będę sprzedał, tylko krowy oczywiście innego sprzedam. No dobra, ciężarówka już dojechała, więc niech sobie sypie. O, okej. Okay. Tu nawet nie wiedziałem, że oni tak się tutaj odbijają tego, ale no dobra. Skania jest tu, o więc fajnie to będzie wyglądać, nie? No jeszcze 600 ton jeszcze, no to mówiłem dwa kursy. Znaczy ten i jeszcze jeden będzie tam tylko chyba na 3 albo na 4. Nie wiem w sumie, zależy jak się zabiorą. No i widzicie Skania, dlatego chciałem tutaj słomy włożyć teraz. Póki oni tędy jeżdżą, tak? Bo zaraz będzie Fendt. W sumie już powinien jechać. A jedzie, dobra, jestem koło kalendarza, widzę go na minimapie już. Więc fajnie to będzie wyglądać. I jeszcze zaraz będzie jechał Aksjon. Chyba, że Aksjon... Aksjon jeszcze jest pełny, dobra. Teraz się wysypuje dopiero. A widzicie, jedzie Fendt. Ja w sumie zaraz za nim będę jechał. Bo ja to szybciej sprzedam niż... On dojedzie tu głównie. UY. A, dobra! Przestraszyłem ty, że za słomę 80 tysięcy dostałem. O, masę jedzie tam, widzę. Masę jedzie z tyłu, za górką. Na minimapie go widzę, jak coś. Jakby ktoś pytał. Dobra, Aksjon jest pusty. Wyjechał. Szter też jest pusty, więc on tam zawsze się będę we dwóch blokować.
Ale że ta ciężarówka DAFA jest pełna już, więc już powinna skania się ładować. A ja nie widzę po prostu. No, dobra, podjeżdżę dopiero. Więc dobra, skania się sypia, a ten tu podjeżdża. Więc myślę, tak widzę, że w miarę się wyrabiają z nasypaniem. Wyskoczy przed DAFem? Powinienem przed DAFem zdążyć. Ta, DAFik jest daleko. To ogólnie DAF jedzie pod prąd, jakby co. Czemu jechałem w ogóle lewą stroną? A, dobra, już wiem, czemu jechałem lewą stroną tam. Bo na tym prawym pasie jest ten, trawa narzucona, bo tam trochę teren za mocno jest pociągnięty. Ale dobra, to tam już wyrąbane to. Mi to nie przeszkadzało, więc... Dobra, no w sumie sprzedam sobie Fenda. Mam 300 chłopa, więc sobie pociągnę najwyżej. Tutaj. No i dobra, i będę wam opowiadał. I zobaczymy, ile ten 600 dni Fend przeżył, 72 godziny. A nie będę go naprawiał, tylko sprzedaj. Bo dużo więcej za niego. Tur też 560 dni. No to tur był chyba 30 dni później kupiony, z tego co widać. O, przyczepa autoload też była szybko kupiona, z tego co widać. 9 godzin prawie zrobiła. O, proszę. Obciążnik 316 dni, 5 godzin. Ale to trochę sobie pojedzie ten obciążnik. Łyżka 316 dni, 7 godzin. Okej. Okay. A dobra, tu już nic więcej nie ma. John Deere. A przejadę się kosiarką, bo w sumie kosiarką tylko chyba dwa razy robiłem. No, ona nawet godziny nie ma ta kosiarka. Bo ja tylko dwa razy ją kosiłem. Więc ogólnie grubo, jak ja tylko dwa razy kosiłem trawę, tak. No bo ja chyba, tak, bo ja dwa razy tylko kosiłem. Bo ja kosiłem trawę na polu numer 26 i 25, na łące, co miałem na początku i później tutaj na 27-22 robiłem odcinek, jak kosiłem trawę. I to w 100 któryś odcinku to było. To było niedawno jakoś. Znaczy niedawno, no z 20 odcinków, nie? Do tyłu. Ale dobra, sprzedajemy. 7 milionów już na koncie. A gdzie tu jeszcze dalej? No, 220 tysięcy, 300... Ło, dosyć dużo tych dni ta kosiarka ma. A, DAF... O, patrz, teraz przejechał DAF. No i dobra, kosiarka sprzedana. A może pojadę kombajnem? Moim pierwszym kombajnem, większym. Tylko tak... W sumie trochę głupoty zrobiłem, bo... Ogólnie mogłem... A, dobra, jednak wytargam ten header. Czy nie wytargam? Prędzej to Aniu Holanda wytargam niż header. No co jest, ty? To nie fajno się nie mogę. Patrz, no jak ten rządy daleko łapie. Dobra, do tyłu kasem. I teraz wsiądę do Nicholanda? Tak, wsiądę. Dobra, to pierwszy jednak Nicholandem się przejadę. Bo szybciej wyciągnę Nicholanda niż... Dobra, w sumie pojadę sobie za tym Axenem. Jeszcze będę jechał chyba nawet szybciej tym kombajnem niż on będzie tym ciągnikiem miał, no to... Ta, będę szybciej, bo ten kombajn na ramce jest, bo 65 na godzinę idzie. Ale 25 godzin zrobił, więc... No, 7,5 miliona już na koncie jest. Wiem, czego nie zabrałem, a dobra, to innym kombajnem sobie wezmę najwyżej. Bo zapomniałem przystawki do headeru wziąć. Czego? Przystawki do kukurydzy zapomniałem wziąć. Ale no dobra. Bo nie, do Nicholanda było, ale dobra, to już nie jest istotne. Byle jakim kombajnem. 215 dni, 25, 240 tysięcy, okej. Za header 50 tysięcy też, 215 dni. Header miał 23 godziny, ponieważ gdyż mój Nicholand kosił kukurydzę, jak pamiętacie, w jednym z odcinków. I w sumie wyzbędę się pierw kombajnów. Tak, wyzbędę się kombajnów, potem sprzedam krowy. Znaczy oczywiście kombajny i maszyny, tak? A na końcu tylko te, co wożą, zostaną. No ale już mamy 8 milionów prawie. No widzicie, bo header jest żółty,
Dlatego chciałem to Nikolandem zabrać, ale zapomniałem o tym. Mi się przypomniało już na sklepie, ale dobra, no to już najwyżej klasem zaciągnę. To już mówię wam, to już nie jest istotne tak naprawdę, którym kombajnem ja to zaciągnę. Co jakby doliczył winy, te wszystkie co mam kupione, to może tam dodać te. Ale nie będę sprzedawał tej gospodarki, no bo muszę trochę sprzedało się. Ale dobra, kombajn wiadomo, muszę sprzedać. Bo skanie tam trochę przytarło. A ile tej... O, 250 ton jeszcze jest. Więc sobie prawie wszystkie ciągniki pojadą. Zostawię sobie 8R chyba. Albo czarny będę woził. Jeden pies w sumie, którym będę woził ciągnikiem. Maszyny na sklep. Albo Masajem sobie położę. O, Masajem mało jeżdżę, to. A Masaj ma fajne dźwięki, to akurat pasuje. Header 45 tysięcy, ok. 23,80. A kombajn ma 26. No to 3 godziny kosił kukurydzę ten kombajn. Ok. 180 tysięcy, to nawet dało za niego. Header 54 tysięcy, no 3 godziny prawie. Gdzieś pewnie po usługach jeszcze jest. Nie pamiętam. I teraz. Dobra, case. Chciałem liczankę zrobić, ale jednak stwierdziłem, że wezmę sobie case, bo po prostu pod ręką. Bo mi bardziej w case'em teraz pasowało jechać. No bo tak jakoś lepiej ustawiony był, bo klasem trzeba cofać. No i wezmę ten drugi header od Nicholanda. No. No ale dobra, no. W sumie jak ma być wszystko sprzedane, to chyba wszystko sprzedane, no. Bakupa przed sprzedaży mam, więc... No i tak ten safe będzie zaraz usunięty, więc mogę w sumie wszystko sprzedać. Oj. Troszeczkę nie w porę wyjechałem. Teraz będzie młyn. A dobra, jeszcze nie będzie młynu. Bo może nawet wyjdzie, że Steyr zagarnie wszystko na koniec. A mówię, jak zostanie więcej niż te 20 ton, no to wtedy poczekam na tego, na DAFA. A ile mam minut? 22 minuty jest już odcinka, ty ja pierdzielę. A ja w sumie już mam połowę rzeczy sprzedane. Bo kombajny to najwięcej czasu zajmują. W sumie trochę maszyn będzie do złożenia, ale to muszę mieć jakieś ciągnik do tego. Ja muszę teraz obserwować, jak to 100 ton jeszcze jest. Czyli 60. O, tu będzie. Więc ja chyba Steyra sobie odstawię już. Dobra, ciekawe, czy tak złapię, ale pewnie nie złapię, będę musiał header przyciągnąć. Albo dobra, nawet dobrze sprzedało pierwszy header do kukurydzy. Właśnie patrzyłem na godziny, bo zapomniałem. 20 godzin, 27 prawie, więc ok. Kto tam się sypie teraz? Chcę szybko zobaczyć, żeby Steyr się nie sypał. Nie, zatrzymaj kierowcę, bo ty masz 52 tony, a pan jest 54, więc lepiej niech to masy zagarnie. Masy. Steyr, chodź. Steyr, zatrzymaj kierowcę. Usuń kurs, żeby mu tu nie świeciło. Tak o. No i dobra, jadę w sumie sprzedać już Steyra. Steyra sprzedam, a Masaję będę woził. Masy 27 godzin będzie miał. No właśnie chciałem Masaję wozić dlatego, że ma fajny dźwięk. Skania powinna być krótko zatankowana, okej. Okay. Wow! Właśnie o tym mówię do tego lewym pasem tu kurs nagrywany był. No dobra, bo akcent jest pełny już. Więc trzeba mu tutaj go puścić. Ileś, no jest teraz. No i dobra, kiszonkę. Soja sprzedana. Tak sobie myślałem, że pewnie w pół godzinki to się uda ogarnąć.
No i się udało, w sumie na trochę szybciej niż pół godziny, bo 25 minut. Więc spoko, spoko. W sumie 9 milionów już na koncie, ale myślę, że tutaj będzie dosyć dużo tych milionów na tym koncie. Na Osinie miałem chyba 22 miliona, albo coś koło tego. Albo 15, nie pamiętam w sumie na ile na Osinie już było. Ale Osina też dosyć dużo miała kasy. Bo tamte pole było za 2 chyba i pół miliona jedno. Czy coś takiego było, nie pamiętam. Wiem, że dosyć drogie tam było pole. 38 tysięcy, okej. Chodź tu mój. To mój pierwszy ciągnik. W pierwszym odcinku kupiłem, pamiętam. 21, więc mam jeszcze 18 minut, żeby nagrać ten odcinek. I żeby mieć to jakoś racjonalnie zdążyć wrzucić, tak? Dobra. 26 godzin, 591, czyli od początku, od pierwszego dnia tam szczepa była. Sztejer też był tyle dni, 78 godzin, do widzenia 58 tysięcy. Smutno mi było sprzedać Sztejera, no ale... Trudno, kiedyś musiał nastać ten czas. A jak to wygląda z ciężarówkami? A, na Fiedzie? Dobra, w sumie może trwać sobie pod losem na razie. Na końcu się sprzeda te ciężarówki. I teraz będę powoli myślał, jak to sprzedawać. Dobra, zapnę sobie pług. Albo w sumie obojętnie co. Dobra, zapnę pług, jeden. I na 3 ciągniki będę woził. Pług jest sprzedany. Znaczy sprzedany, no podczepiony już. Tutaj zbyt dużo sprzętu nie mam, więc w miarę szybko to pójdzie. Ty, bo ja drugi silnik ciągnę. Tak trochę ciuła, bo jest zaparkowane. Ktoś tu ciuła, bo cofał tymi silnikami. A jakbym wytargał Fenda? To pojedzie? Jeszcze nie? O, coś tam koło skręcił, więc... Dobra, nie pojedzie. Muszę go jeszcze raz zatrudnić. Dobra, chodź te Masajku. Jedziemy. Jedziemy na skup. Czy no Masaj będę woził jeszcze? A czemu nie chce jechać? Co jest? Jakby coś wykrył tu, czy co? Nie wiem, coś się popsuł ten. Jak teraz nie pojedzie, to nie wiem. Dobra, nie wyjedzie. Ale Jundry to, no dobra. Niech chociaż już ten Fen pojedzie. To Jundry raczej następny kurs ten zgarnie. Nie wiem, czemu nie chcę ruszyć. Dziwna sprawa. Ogólnie powiem wam, że zaraz zapnę przeładoczem. Przeładoczem tylko w sumie raz użyłem na serii. Raz, jeden, jedyny co kupiłem, te dwa nowe kombajny. To tylko wtedy użyłem. Dobra, w sumie sprzedaj ten ciężnik. Ale co, pług się nie chce sprzedać? A, no nie wiem, bo nie mogłem pieniądze jakoś znaleźć. Dobra, do tyłu. I teraz silnik trzeba sprzedać. Silnik za 135, 13, 14 godzin w rogu. Więc nawet dosyć spoko. Jak na tego, że on był dokupiony. Airsoft to blokował. A, bo on już na bindach. Dobra, to tak jest. Niech się tam świecą, że się poblokowali. Ja to później ogarnę. Za reakcją się zablokuje.
Ło! Ale znak wyszczelił. Więc dobra, elegancko. Łuk podczepiony. Fend wyłączony. No i dobra. Jest zapnę przeładowczą. Bo ogólnie tym przeładowczym tylko raz na odcinku użyłem. Właśnie nie wiem, czy tej talerzówki też chyba tylko raz nie użyłem. Chyba nie pamiętam. Bo ten siewnik do kukurydzy... Nie, więc... Dobra, talerzówkę trochę więcej używałem. Bo chyba dwa razy robiłem na odcinku akcję talerzowanie się w kukurydzy. I to jedna była dosyć w sumie niedawno. Jesteś niby na pomocniku włączony, ale... Tak nie bardzo na tym pomocniku w czasie. Dobra, teraz na trzy ciągniki to w sumie będzie w miarę szybko szło. Dobra, że tam nie patrzy. W sumie nawet dobry pasek radę. Zazwyczaj środkiem jest. Nie, no to zawsze jadę prawym. No tak mi jakoś pasuje, nie? Ale tam koło gospy to zawsze jadę środkiem, bo tam najbardziej mi środkiem pasuje. Czy graj z jednym meczem. No i dobra, teraz Masaya tutaj, żeby już był do wyjazdu, że jak kolejny ciągnik podjedzie, to od razu żeby... O, 40 tysięcy. Ten godzina 30 tylko zrobił. A, bo on był... Nie pamiętam jak to było. Bo ten pułk był chyba z klasem kupiony. Tego mogło tak być. Że tak mało godzin zrobił. Przeładowcza też coś koło godziny będzie miała, no bo on na tylko miał jednych żywych chyba. No, godzina 10. Jednych albo na dwóch. Ale chyba jednych bym obstawił. Nie wiem, nie pamiętam. Ale jedne na pewno pamiętam. Nie, dwa razy kosiłem. Dwa razy przeładowczą się bawiłem. Bo raz się bawiłem jak kupiłem ją, a drugi raz na tam na górze jak soję kosiłem. W 105 odcinku to chyba było. To na tej metodce miałem przeładowczą, to pamiętam. Dobra, 16 godzin siewnik. Więc ten trochę siewnik już porobił. No i dobra, jedziemy po kolejne cenie maszyny. 9,5 miliona już. A jeszcze później zacząłem sprzedawać i krów i mleka. O właśnie, mleko jeszcze. Więc mleka jest tam... O, mleka mam dużo do sprzedaży. Tam chyba 300 tysięcy litrów. Tak mi się wydaje. Pług jest sprzedane. Dobra, po kolei biorę się. Zaraz daj mu klasę, muszę wyjechać, bo będzie mnie nerwowo. Do Fenda wezmę sobie... Może być w sumie prasa. Do Fenda wsiadłem do Gentila. No, ty teraz jest dobry, nie? Czy to jest dobry zawodnik jednak? No ja, tak to jest. A Jundirem wezmę sobie w sumie 7. I jak to wygląda, to został w ogóle. Prasa? Też w sumie dużo nie prasowała. Prasa dużo nie prasowała, bo prasowała słomę raz. Może, nie wiem, w sumie czy raz, czy dwa, czy trzy. Nie pamiętam w sumie nawet ile razy słomy prasowałem. Ale słomy to było... Nie pamiętam, czy ta słoma nawet nie była prasowana tam na tym 25-26, na tych dwóch polach tylko, co były włączone wtedy. Tylko coś rządy nie chciał jechać. Dobra, się rozłączy to najwyżej. Kolejnym kursem dołączy. Ale kolejny kurs to będzie już...
Ha, pojechał. Dobra, to nawet zdaram się, że pojechał. Siewnik godzina 10, no! To tylko dwa razy był użyty. No i dobra, teraz trzeba sprzedać jeszcze przyczepę do... Znaczy przyczepę, no prasę. No, 5 godzin, to na trochę popasowała. 480 godzin. Więc coś tam porobiła ta prasa. Żeby... O właśnie, myślałem, że Jundirem złapie, ale jednak na szczęście nie. Teraz jadę jeszcze szybko... Albo wiecie co? Nie będę tego woził. Pierdzielę to. Zrobię tak po prostu. No właśnie, czemu ja tak wcześniej nie zrobiłem? Przybliż. I zaraz to wszystko tepnę i po prostu to sprzedam. Będzie 3 razy szybciej, jak ja to przeteleportuję. Dopóki nie wyskoczy, że skup jest pełny. Czy sklep, no nie skup. Bo ja bym tak jeździł i jeździł przez pół godziny jeszcze. Tu coś jeszcze jest. A, ten. Kret. Jeszcze gdzieś powinien być. No, subsider. I tu już chyba wszystko jest, dobra. Stąd jest wszystko. Więc sobie mogę tym genderem cofnąć, bo już ciągników nie potrzebuję. No, 47. Dobra, 360 dni rządy. 200 tysięcy, okej. Oczywiście użyję sobie 300 chłopa, no bo jak sprzedałem ciągniki, no to już wiadomo, tak? Ktoś mi tu jeszcze pyrczy. A, masy tu chodzi, dobra. Sprzedaj. Sprzedaj. 30 godzin prawie. A, masy to sobie podjadę. I dobra, sprzedaj. Tak, okej, okay, sprzedaj, okej. Okay. Co mówisz? No, no gówno się złapać. Talerzówka. Cyk. 190 dni. 3,5 godziny. Okej, okay, dobry wynik. Beczka też w sumie dużo nie robiła. Czekaj, sprzedam? Nie, nie sprzedam. Gdzie jest ten trigger? Tu jest trigger. 3 godziny, no to nawet coś tam porobiła. Dobra, kombajnik. Wiem, że tak nie powinien robić, ale ja chcę to szybko skończyć. Dobra, kombajn się nawet już opalił. 22 godziny. Dobra, daj subsidera. I okej. Okay. Gdzie to jest? Tutaj. Sprzedaj. No już 17 milionów, to jeszcze później zacząłem sprzedawać, więc około 20 będzie. Czy przecież krowy za... nie wiem za ile sprzedam, ale... za trochę tysięcy powinien pójść te krowy. O. No dobra, 13,5 godziny i coś tam połapnowała w sumie. A patrzcie, patrzyłem na dni, muszę zobaczyć sobie nagranie, to tak z ciekawości, tylko ile miałem. Nie, bo ja za wysoko wiszę, ja nie mogę złapać tych maszyn w ogóle.
Chodź, zasięgnie się. No, po nie sięgnie, bo słupka jest dobra. Teraz najważniejsze. Czyli tak. Zatrzymaj kurs. Ok. Usuń. Zatrzymaj kurs. Usuń. Zatrzymaj kurs, usuń. Dobra. I jedziemy na skup z tym. I będzie koniec serii. Tylko jeszcze pola i budynki i krowy. Ale wolnie, bo ten, bo skanie nie nadąży. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, zanim oni przyjadą te ciągniki, to ja już idę sprzedać mleko. Dobra, ten jest słaba, ale... A ile tysięcy litrów, no? 662 tysięcy litrów, bo chuj. No i dobra, 165 krów udało mi się uchować. A były dwie, na porządku. Po 1300, 1500 widzę, co jest krowy. Zależy, co na jaki wiek. 1300, 1400 nawet jest to. Tysiąc 200, 1900, no to już na 1000 nie było, to są młode, no to już 0,7 tylko jest. Jest to 50 sekund, no okej. Okay. Fajna kwota. Muszę się przejechać jakim fendem ostatni raz, 51 godzin lubił. To jest w sumie 80 odcinków, więc na spoko. No i dobra, teraz w sumie już mogę tylko maszyny sprzedać, ostatnie 4 i zobaczyć w sklepie, czy nic zostało i to... A coś mi się zdaje, że ja chyba się dziś kiedyś miałem widły. No tego nie pamiętam, nie jestem pewien. Dobra, 52 008 godzin, prawda? No to jest ok. 7,70 przy zapałkę. Dobra, skania 24 godziny. Skania widzę, że trochę jeździło więcej po polach. Dobra. O tako, żeby jeszcze obciążek wahało. Sprzedaj. Sprzedaj. 40 godzin, więc po to. 288 dni. Sprzedaj. Black Shacku pewnie skończył. No i dobra. ...360, okej. Okay. Dobra. Jeszcze do sklepu zacznę, czy nie z garażu, nie? Co robić trzeba? Wracam. To jest kuropatwo. To jest kuropatwo. Tak. 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 Jak to
I teraz trzeba powoli. Każdy chce to sprzedać. Dobra, ten się sprzedał. Nie wiem, co nie trzeba kliknąć, żeby sprzedać. No, to trzeba tak sprzedać, ok. Bo to takie coś jest. Square, słowa. Dobra, i pilocie, wszystko jest sprzedane. O, patrz, chory przyjmie. Jedziemy, kraj numer to. Przejdę. Dobra. Cyk. Kolejne pole. Jeszcze tylko góra i będzie wszystko skończone. Ale dużo kasy. No, 25 minut każdy zbierał. 24,8, dobra. A godzin 280, tak mówiłem. Więc to tyle, na razie.